Siemanko, ja jestem Brandon, witam was bardzo serdecznie w 20 odcinku z gameplayu Prey, z epickiej kosmicznej przygody, w której wcielamy się w rolę Morgana Yu, kosmicznego królika doświadczalnego, którego zadaniem jest odkrycie tajemnicy, która sparaliżowała stację kosmiczną z przyszłości, która ma być według scenariusza gry domem przyszłości dla ludzkości po tym, jak Ziemia przestaje nadawać się do zamieszkania. Jak pamiętacie z kolejnego odcinka, było tu jedno wielkie jebut i cóż mogę powiedzieć, no było tu jedno wielkie, przepraszam, coś mi migło, było to wielkie jedno jebut, ponieważ chciałem sobie stworzyć materiały do tego, żeby jakby wiecie, mieć z czego potem sobie craftować różne przedmioty, a w poprzednim odcinku zakończyliśmy naszą przygodę przy wejściu do Arboretum. Nie pamiętam dokładnie, co nam było trzeba zrobić, więc pozwólcie, że razem sobie zerkniemy oczywiście w cele naszej misji, czyli w cele wyznaczone Morganowi. Droga naokoło, uda się do Arboretum i w sumie nic więcej nie wiem. Mamy się udać do Arboretum przez jakiś guc. Wiecie, cała droga była naznaczona wieloma przeszkodami, wieloma fantomami, przeszkodami, jakimś złotym promieniem, który nie wiadomo co robił do teraz, ale myślę, że wkrótce to wszystko się... Nie ten przycisk! No i zepsułem. Że to wszystko się jakoś tam, wiecie, wszystko wyklaruje i wszystko się ułoży tak, że na koniec nam gra zafunduje takiego jednego wielkiego mindfucka. Mam nadzieję, że seria wam się podoba, jeżeli nie, to źle, a jeżeli tak, to zostawcie teraz, macie właśnie chwilę, kiedy się ładuje ekran, zostawcie łapkę w górę, zostawcie tam ile chcecie subskrypcji, będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie mnie oglądać. A tymczasem już z nową kamerką, bo w poprzednim odcinku jeszcze jej nie było, ale były zmiany na kanale, o czym doskonale wiecie, więc myślę, że jest troszeczkę ładniej i możemy zabierać się za zagranie dalej w Preya. Zobaczmy, co nam ta gra tym razem zaserwuje. W Arboretum, z tego co wiem, tam coś było ciekawego, nie? Tam chyba było nawet Alex, czyli nasz braciszek, który chce dla nas podobno jak najlepiej, ale i tak siebie nie słuchamy. Musimy tylko ogarnąć, jak to się wszystko robiło, wiecie, bo ja dawno w tą grę nie grałem, ale coś tam się zrobił, bo jak chcecie to oglądać, to ja to mogę robić. Droga naokoło, jesteśmy w Arboretum. Kto dzwoni? Jesteś na miejscu. Dobra robota. Wejście do archiwum jest przy Arboretum. Jest tam też gabinet twojego brata. Jowisz w swym pałacu w szczytu niebios. Mawiałeś tak za jego plecami. Ale skoro tak, to ty jesteś kim? Neptunem? Plutonem? Okej, weszliśmy do Arboretum. Nie mam pojęcia, o czym on mówił, ale po prostu tak mnie coś zaatakowało, że jakby nie miałem siły i czasu o tym myśleć. Ale zobaczcie, mamy tutaj nasz fabrykator i oczywiście... Jak to jest głośno... Ale dobra, widocznie tak musi być. Ale mamy też tu naszą maszynkę do recyklingu. Zobaczmy, czy jest coś, co moglibyśmy sobie tutaj jakby walnąć. Oczywiście, że jest, bo my tam przecież bardzo dużo części walnęliśmy. Więc zróbmy sobie tak, żeby będziemy mieli trochę więcej miejsca w ekwipunku. No i wiecie, przy okazji to jakoś fajnie się wykorzysta. Jedzenie chyba sobie zostawimy póki co przynajmniej. Organy tyfona oczywiście idą w piżdżec. Piwa jakoś nie piliśmy specjalnie, ale są ciastka, jest zielona herbata, którą też możemy wytentegować. Glukoza, neuromody zostają. Ogniwa promienia Q. To są ogniwa do tego takiego, wiecie, co tak strzelało fajnie, zabijało fantomy nawet dość szybko. Więc to się jak najbardziej nam przyda. Części zamienne do naprawy. Pewnie, że się przydadzą. Skończyły nam się tylko i wyłącznie kombiłatki, czyli takie, wiecie, takie fingi na naprawienie kombinezonu, ale to chyba nie jest nam aż tak potrzebne, bo kombinezon jak na razie 98. Więc jest dobrze! Przepraszam, że tak głośno, ale stwierdziłem, że lepiej, żebyście słyszeli bardziej grę niż mnie, no bo przecież to grą się interesujecie, a nie tym, jak ja gadam i co gadam. Sprawdźmy sobie standardowo jeszcze. Co to mamy? Uderzenie kinetyczne, to jest dobra. To jest nasze takie coś, aczkolwiek działko lepik, strzelba, wszystko widzę, jest tak jak było, nic się nie zmieniło. Ale moja ulubiona broń to jest promień Q. Czyli wiecie, najbardziej pokazowa inwestycja. Przeładować tego nie możemy, bo się nie da zwyczajnie. Ale chodźmy sobie ze strzelbą, do której amunicję musimy wykonać, przecież zapomniałbym. Ładunek M, strzykawka PSI i zestaw kombiłatek. A propos zestawu kombiłatek, ile mam jeszcze strzykawek PSI? 8, czyli jej nie musimy robić, ale kombiłatki, a przede wszystkim naboje do strzelby nam się jak najbardziej przydadzą. Więc zrobimy sobie ich tak z dwie sztuki, znaczy dwa zestawy, czyli tam jest ich 12, więc dwa zestawy.
wiecie, strzelba naprawdę nam się może przydać. Szczególnie, że wydaje mi się, że wchodzimy w taki etap gry, kiedy może się naprawdę sporo dziać. Możemy jeszcze zrobić antyrad. Antyradu mamy chyba sporo, z tego co pamiętam. To był antyrad, tak jest. 7 tabletek, aczkolwiek my go aż tak nie zużywamy. Neuromody. Myślę, że wykonać można, aczkolwiek zestaw kombiłatek można się przydać trochę bardziej. Wykonajmy sobie tylko jeden. A więcej, zobaczcie, mam aż 13 części organicznych, czy nie pamiętam jak one tam się nazywały, ale kurde, ej, zakupy jak w Biedronce, bez kitu. Pewnie o tym napiszecie w komentarzach, nie? Ja was znam. Ale kurde, seria ciągnie się już na tyle długo, że naprawdę chciałbym wejść w taki etap, w którym naprawdę coraz więcej się dzieje. Podnieś przedmiot, nie będę nic podnosił. Dobra, podniosę. No bo jeden strzelby, przeładuj to w końcu, chłopie. Miejmy z czego strzelać. Umieść składniki wytwórcze, kombiłatki. Ile mamy, jak się punek kombiłatek? Ile mamy? Części zamienne to nie jest to. Gdzie są kombiłatki? Tu są kombiłatki, dobra, mi się wszystko już myli. Części zamienne damy tutaj. Tabletki damy sobie koło amunicji. Naboje 9 mm mamy bardzo, bardzo, w bardzo nadmiarze, tak chciałem powiedzieć. Klucz francuski, apteczka, sztuk 9. System napędzający jest sprawny, więc go nie ruszamy. Ale możemy sobie wykonać jeszcze jeden neuromod. I chyba to będzie wszystko. Dawaj neuromoda. Wiecie, z neuromodami to jest tak, że im ich więcej, tym lepiej, bo nigdy nie wiecie, kiedy się przydadzą. A przypominam, że patrząc na nasze drzewko rozwoju naszej postaci, to neuromody nam się mogą naprawdę przydać fajnie do fajnych rzeczy. Do nekropsji to jest zdobywanie większej części większej ilości rzeczy z fantomów, więc chyba tego aż tak nie potrzebujemy. Ale hakowanie na poziomie trzecim na pewno by nam wiele rzeczy ułatwiło. Aczkolwiek jeszcze chciałbym ulepszyć naszą strzelbę, bo wiecie, że ona tam może potrafić naprawdę więcej rzeczy zrobić. Tylko brakuje mi, kurczę, tego. Zobaczmy, ile kosztuje rusznikarstwo, żeby sobie wyrobić, wiecie, trochę lepszą strzelbę. Inżynieria, może w energię pójdziemy? Nie, to chyba nie ma co. Przemiana. Odzyskujesz do 10 punktów zdrowia. Telepatia? Wszystko jest zablokowane, więc jeszcze chyba nie ma co. A rusznikarstwo? Na poziomie drugim kosztuje 6 neuromodów. Więc pójdziemy albo w rusznikarstwo, albo w... Wow, synu. Albo w rusznikarstwo, albo pójdziemy w hakowanie na poziomie trzecim. Co to jest? Czy was pogrzało? Morgan, nic ci nie jest? No nie, wcale. Ten tyfon. W materiałach badawczych nie ma o nim słowa. No to... Trzymaj się od niego z dala. Dzięki, ziomek. Chciałem mieć bossa w grze, to już mam. Kurde, ale kto go projektował? Halo. No dobra, myślę, że naszą drogą są wenty. Więc zobaczmy, co tam Mark Sellers ma przy sobie. Jakieś takie nijakie rzeczy. Skoro już jesteś tam na górze, możesz sprawdzić, czemu winda nie działa. Jest o wiele szybsza i bezpieczniejsza niż przelot przez GTS. Otóż to, wiecie, będziemy wtedy mogli między holem a górnymi warstwami Transstaru sobie podróżować bez przeszkód. A to może być o wiele skuteczniejsze i korzystne dla nas, bo w GTS nie jest zbyt bezpieczne. Czyli wiecie, w tym takim szybkim kanale, który nas tak transportował góra-dół. O, ej, światło się zepsuło. Przypadek? Nie sądzę. Okej, okay, tu jest arboretum. Czyli arboretum to jest, widzicie, taki jakiś ogród. Taka, wiecie, sekcja, gdzie produkuje się tlen i potrzebne rzeczy do jedzenia. Zobaczcie, nazwa plantacji. Jamon Tomato Superior. Czy jakiś zmutowany pomidor. Tylko, że jakby pomidora nie ma. Co to jest za miejsce? Hakowanie poziom pierwszy. Pobawmy się. Po to inwestowałem w te klucze, żeby teraz z niego korzystać, nie? Jedź po trupach do celu! Zet, no i ładnie, dziękuję bardzo. Widzicie, chciałeś mnie zabić? Elo, biorę twoje zwłoki, potem je zjem. Klucz francuski, przerobi się. Notatka. Julien, wpadłem, ale cię nie zostałem. Przejrzałem twoje notatki laboratoryjne. Rośliny nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia. Masz zielone światło w arboretum. Czyli, dobra, no to jest dla nas bardzo ważna informacja, bo wiemy, że nie musimy na rośliny jakoś specjalnie uważać, nie? Zardzewiała cewka. Tu widzę, wszystko jest do przetworzenia. Wiecie gdzie, co to jest? Jakieś bliny, chrupki, boże, ale po co mi to? No okej. Okay. Tu są resztki tyfona, które już sobie wzięliśmy wcześniej. A to mamy co, piwo kaczka? Weto, no.
Tego się nie da wziąć. A da się, dobra. Zielona herbata, Cold Mountain. No czyli, no i kawia, i kawa. Czyli takie wiecie, hakowanie nam daje dostęp do dodatkowego ekwipunku, który może nam się kiedyś bardzo przydać. Ale wiecie, nauczę doświadczeniem, strzelba w dłoń i elo. Nie wiem dokładnie gdzie jestem, wiem tylko, że to jest arboretum. O, muzyka, w preju to jest piękne. Kim jesteś? Edna Barton. To jest ktoś ważny, prawda? Ładunek recyklingowy i amunicja. To się da otworzyć? Okej. Okay. To jest chyba zablokowane. A tak obejść dookoła? Szklarnia. Rośliny nie stanowią zagrożenia, więc jakby nie wiem dlaczego tam nie możemy wejść. Tam jest jakiś dom, zobaczcie. To jest pewnie dom... Hej, ty tam! Jezus! Otwórz te drzwi! Jak mnie wystraszył! Proszę! Coś tam mnie poluje! No stary, mam drzwi otworzyć? Powaliło cię? Coś tam mnie poluje! Widzę. Okej, czyli do szklarni wejść nie chcemy. Zdecydowanie do szklarni wejść nie chcemy, bo tam jest jakiś typek, a ja chyba nie chcę z nim na razie walczyć. Wątpię, że jestem na to przygotowany i to może być tak, że to będzie bossik. Tylko pytanie brzmi, gdzie jest winda? Czy ona będzie z tamtego punktu szła, czy właśnie ze szklarni? Bo jeżeli ze szklarni, to znaczy, że musimy trochę poczekać z odblokowaniem jej. Nie, nie, nie otwieraj, nie otwieraj! Już tam idę. Dobra. Więc zdecydowanie... On mnie wystraszył, gnój! Idziemy stąd, w pizdziec! Idziemy, chodź. Chodź, Alex Morgan, jak cię nazwą. Chyba słyszę... Fantoma, ale pewien nie jestem. Lobby B. Mamy naładowany magazynek. Stan... 61. Naprawmy sobie broń, bo wiecie, jak nam pizgnie Fantom w nią, to się skończy szybciej niż się wszystko zacznie, nie? Napraw. Napraw maksymalnie. No i dobra. Mamy ją na 100%. Tu są, wiecie, rzeczy do zutylizowania i to sporo jest tych rzeczy. Mamy też ładunki recyklingowe, które będzie można później jakoś fajnie wykorzystać, ale na razie chyba się tym nie będziemy zajmować. Greenhouse, czyli to jest szklarnia inaczej, dobra. Experimental plants, czyli takie rośliny, które nie do końca są jeszcze przetestowane i wypuszczone w obieg. Ta wieżyczka, nie wiem czy ją chcę naprawić, ja sobie chyba na razie z fantomem będę radził. A ile części zamienne? 3 części zamienne. Kurde, no kusi, no i strzelba jest, dobra. Przede wszystkim musielibyśmy sobie wrócić do punktu recyklingowego i sobie to wszystko zutylizować. I naprawmy sobie te części. Nie strzelasz do mnie jeszcze? Jezus, jaki... Materiał tyfoniczny niejednoznaczny, czyli jeszcze nie jestem aż tak tyfonowaty jak bym chciał. Hakuj? Ale gdzie co? Ej, co ja hakuję? A, to jest dwójka, dobra. Tylko nie wiem dlaczego. Co ja chcę zhakować? Wieżyczkę? No dobra, no schakujmy jeszcze raz, bo nie wiedziałem, że tak mogę w ogóle zrobić, ej. On się odbija jak takie piłeczki w takich starych automatach, na pewno je kojarzycie. No wciskam ten głupi X! Nie, ale drugi jest blisko, dobra. Słuchajcie, ostatnia, trzecia próba. I koniec imprezy. Gdzie jesteśmy? Szybko. Siupaj, F, dobra. I zetka, dobra. Hakowanie się udało. Tylko co nam to dało? Naprawię go, ale jakby wiecie. Wieżyczki są ok. Ja wiecie, póki się nie naszprycuję aż tak tymi mocami tyfonów, to chyba jeszcze mogę z wieżyczek sobie trochę pokorzystać, bo one mi jeszcze krzywdy nie zrobią. Ale przede wszystkim musimy wrócić sobie do miejsca, w którym wiecie, był moduł recyklingowy, a to jest nawet niedaleko, więc wracanie się tutaj jakby nam za bardzo nie przeszkodzi.
A z całą pewnością pomoże. I znowu te hałasy słychać. Czyli to jest, wiecie, to jest mapką. To nie jest tak, że muszę na coś uważać, nie? Czy coś jeszcze? Tam był klucz chyba jeden, tak jest. Klucz i jedna strzelba była, dobra. I w tym czasie sobie jeszcze podjedzmy czegoś, bo tam nas uszkodził generalnie ziomuś troszeczkę. A rybni se kawę, rybni se herbatkę, jakieś ruskie ciasteczka chińskie. I tyle nam chyba wystarczy. Amunicja do strzelby. Mamy jej więcej? Nie, to jest do pistoletów, to jest dobra. Nie będziemy jej oczywiście przetwarzać, bo ona nam się może jeszcze przydać. Ale taki mały porządek nam się w ekwipunku przyda. Przetwarzaj to. Dobra, i zobaczmy, czy coś nam nowego wyskoczyło w przetwarzaniu się. Neuromod nam wyskoczył. Naboi do strzelby mamy 24. Wiecie, jak to jest ze strzelbą? Jej nigdy za mało, no. Bo strzelba nam nieraz już jeszcze życie uratuje. Więc po prostu przy tym zostaniemy. A to, że nic innego się już nie da zrobić, to wiecie, trudno się mówi. Brakuje nam tylko dwóch stalowych rzeczy. Z czego te rzeczy moglibyśmy sobie wziąć? Jak myślicie? A naboje do strzelby, no to jakby nie. Przerobię sobie te 10, wiecie, pocisków do pistoletu. Bo ja aż tak pistoletu nie używam, a może się nam przydać ten Neuromod 1. Wiadomo, kiedy on będzie, wiadomo. Więc tyle, przetwarzaj mi to. No, nie ten gut! Odej klucz! Odej klucz! Teraz sobie ten. Klucz przestaw się. Na dwójeczce jest klucz, dobra. I twórz. Dziękuję bardzo. Okej, okay, to zrobione. I zobaczmy, tam co wyskoczyło, coś ciekawego. Neuromod. Tylko jeden, czyli jeszcze jednego neuromoda potrzebujemy. Ludziska. Może działko lepik nam, wiecie, w sumie jakby tego. Albo baterie do zakłócza. Nienawidzę tego słowa, kto to w ogóle wymyślił? Bier mi to. Ale nie, działko lepik masz mi oddać. Ale jak kocham takie, wiecie, te miskliki, które potem niszczą ci grę i przyjemność. Jedyneczka. Neuromodzik na zapas musi być. Dawaj go. Mamy ich nie wiem ile, ale myślę, że dużo. Strzelba, czy możemy coś w niej zmienić? Ulepsz? Miejsce na amunicję. Wiecie co? Czemu nie możemy ulepszyć? Aha, zestaw dozbrajający. To tutaj nie są, wiecie, kombiłatki, tylko zestaw dozbrajający. Ja o tym kompletnie zapomniałem. Tam do ogrodu botanicznego nie idziemy, bo to kompletnie nie ma sensu. Ale wracamy i zwiedzimy sobie tą główną halę, taką, w której tam coś się działo. Tu są jakieś bomby, więc to możemy potem sobie posprawdzać. Ja cię przeszukiwałem już, laska? Chyba tak. Tu jest w ogóle dużo zwłok. Zauważcie, jak dużo tu jest leżącego wszystkiego. Okej, okay, co mi tu leży? Pistolet, tu mikiem dźwięku. A, goń się. Dobra, wezmę. Jestem głupi. Strzykawka PSA i to się jak najbardziej. Jaki agresywny, ty! Tyfon na tyle strzałów pada, nie ty, ziomeczku. O, ty tu masz dużo rzeczy ciekawych, kurde. Co to jest? Projekt fabrykacyjny, baterie zakłócane. Aha, czyli to co właśnie sprzedaliśmy sobie, to możemy już wytwarzać, więc bardzo fajnie. The Bridge, Alex U Office. Kurde, tu jest dużo miejsc do odwiedzenia, więc po prostu róbmy wszystko po kolei. Główna winda, zobaczmy czemu nie działa. Tu są wieżyczki. To jakiś problem z prądem chyba występuje, tak myślę, wiecie. 6. Ale ono miało nie działać. To jakby. O co tu chodzi? Dobra, przejedźmy się dla samej wieści. Sprawdzimy, czy po prostu ona działa, czy nie. Ale wygląda na to, że tak. I nas przeniesie na dół do Holutalosa. Jak tam będą potwory, to ja elo dziękuję. Nie, ja nie chcę się z nimi mieć do czynienia nic. 63 rok. USA i ZSRR rozpoczynają program Klietka, mający na celu badanie tyfonów. Staje się on fundamentem przyszłej stacji Talos 1. Czyli to wszystko się zbudowało na tyfonach, czyli na takich odkryciach naukowych, które nie do końca chcieli ujawniać ludziom, bo to było takie, wiecie, niewygodne, nie? Ale myślę, że motyw jak najbardziej pozytywny i fajny. Idziemy dalej, bo tu trzeba pozwiedzać. Co tu jest w tym Talosie?
Typhona. Z tego, co mogę stwierdzić, to on jest źródłem problemów z windą. Fantom, którego uwolniłeś w psychotronicznym, miał podobne umiejętności zakłócające, ale ten jest chyba potężniejszy. Przeskanowanie go pozwoli ci zrozumieć więcej. To jest za ziomek w ogóle, jakiś monstrum. Skan ukończony. Potrzeba więcej obiektów badawczych. Słuchajcie, bo ja bym go jednak tym potraktował. O ty gnoju! Dobra stary, tak chcesz imprezować? Proszę bardzo. Każda broń elektryczna wychodzi z obiegu, bo koleś się automatycznie niszczy. Ostatni zapis gry pokaż jaki mamy, bo nie zapisałem tego, jestem głupi, powinienem to dawno zapisać. Ajajaj. To jest to miejsce, dobra. To nieznany rodzaj Typhona. Z tego co mogę stwierdzić, to on jest źródłem problemów z windą. Fantom, którego uwolniłeś w psychotronicznym, miał podobne umiejętności zakłócające, ale ten jest chyba potężniejszy. Okej. Przeskanowanie go pozwoli ci zrozumieć więcej. Dane badawcze na temat przeskanowanych jednostek. Cystoid, operator inżynieryjny, to nie chcemy. Splatacz też nie chcemy. Wieżyczka, mim, fantom, operator naukowy. Nie. Technopata to jest ten? To jest chyba technopata. Badania 1 na 4, czyli niewiele o nim jeszcze wiemy. Wrażliwość na elektryczność, eksplozje, ataki psychiczne i ładunki EM. Czyli chyba go psychicznie sobie będziemy chcieli porobić. I ładunkiem EM oczywiście też. Teraz to. Jak się tym strzelało? A już nie jak tym strzelałem, dobra, jestem głupi. Tak go będziemy robić, słuchajcie. Przyćpał i przyćpałem, dobra. Czego ja używam dalej? Ładunki EM. Okej, ziomek chyba nie chce się ze mną bawić. O nie! Analiza oznak życia. Stan krytyczny. Dobra, jest dobrze, jest dobrze! Lać go! Lać go! Padł, padł! Ale zrobiście! Dobra. Jakie dobra, chłopie, daj mi się uleczyć. Prawie zmarłem. Ole mi piszgnął teraz, nie? Kombinezon uleczony. Zdrowie. I zeżryj coś. Ja pier, papier. Winda znowu odpowiada. Ten Typhon przejął sprzęt i nawet oprogramowanie zarządzające systemem aż do poziomu kodu maszynowego. Czy uniki robi z góry? Paszło. Leżeć tam, mówię. I przerażające. Mogę naprawić kod. Powinieneś móc korzystać z windy. Nie ma Flixo, tak chcę się ziomuć. Trzeba szybko poruszać się pomiędzy trzema głównymi pokładami Talosa 1. Okej. Zatrzymuje się w holu i na dole, w sekcji podtrzymywania życia. Okej, słuchajcie, żeby była jasność co do tego, co właśnie zrobiliśmy. Zabiliśmy fantoma, który blokował dostęp do windy, która pozwoli nam przemieszczać się między górnymi a dolnymi poziomami całego Transstaru. To jest bardzo przydatna opcja, z tego względu, że już nie będziemy musieli wychodzić w przestrzeń kosmiczną, żeby się z tym bawić, nie? Gabinet Henryka de Vrijsa. Przyda się, tylko nie wiem jeszcze gdzie. Dracy Maddox. Ona tu leży? Aha, czyli to nie się tędy jedzie. Okej, okay, jeszcze tylko wejdźmy sobie do gabinetu naszego Alexa kochanego. Bo tam, wiecie, jak zjedziemy sobie na dół, to wrócimy do starego miejsca, a my jakby musimy chyba być jeszcze ciągle tutaj. Jak tam nasza strzelba? 19.5, mało tej amunicji mamy, dobra, ale musimy wrócić do arboretum i sprawdzić jeszcze co jest w gabinecie Alexa, a przede wszystkim czy jest w nim Alex. Słuchajcie, bo to chyba do niego tu idziemy, z tego co kojarzę z fabuły gry. I byłoby słabo, gdybyśmy teraz go olali.
A w kolejnych odcinkach oczywiście będziemy tam, wiecie, uderzać w stronę takich miejsc jak Holtalosa i od nowa pewnie tam dostawać łupnia, bo założę się, że są tam tyfony od nowa i wszystkie miejscówki trzeba będzie posprawdzać. Ale cóż, no władował się w grę, kupił ją, to teraz nie gra, nie? Dobry youtuber, właśnie. Czura jej, dajesz. Mi spędzi rękę, kurde. Dobra, co tam pokazujemy? Jest Alex, czy nie? Bo tej amunicji do strzelby to mogło zrobić kurde więcej, no szczerze mówiąc. Ona się nam teraz przyda strasznie. Ale wiecie, no nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Dziękuję, do widzenia. Hakuj, co nam daje hakowanie wieżyczki? Nie wiem, chodźmy stąd. Co tu jest? O! Klinika. O! Mózgułki? Co to znaczy? Potem będziemy się tym zajmować. Dobra, nieważne. Pojemnik? Ruszyłeś się, stary. Widziałem to. Dobra, to chyba nie o to chodzi. Tylko szafeczka. Tu możemy sobie jeszcze operatora medycznego zrobić. Więc jednego sobie zrobimy, nie? Żeby nas tam macał ewentualnie. Operator transstaru klasy medycznej piramida 490 gotów do działania. Czy ty musisz tyle gadać, chłopie? Dobra, te boksy tu zostają. A ja sobie tu wejdę, bo tu może być dużo fajnych i ciekawych rzeczy. Konserwacyjny panel dostępu. Tylko nie wiem, gdzie my się mamy tu dostać tą drogą. Phantom! Musimy sobie przyspać PSI, bo nasz bohater ma mało. Leżysz już? Leż pan! Ja myślałem, że on umarł, a on za mną stał. Nie. Idź stąd? Dobra. Przestał żygać. Pośmiertnie. Ale mnie porobił teraz, chłopie. Ja tak się nie będę bawił z tobą. Tylko dalej nie wiem, gdzie jestem w sumie i po co tu jestem. Dzień dobry, Talosie. Wow. Obiad podawany jest w stołówce od 12 do 14. Dzisiejsze menu znajdziecie w tygodniowym ulepszeniu. Aha, patrzcie. To jest to miejsce, gdzie przed chwilą byliśmy. Da się rozwalić tą szybę? Oczywiście, że się da. No i bardzo dobrze. To jest, wiecie, tędy weszliśmy sobie do tego panelu konserwacyjnego. Co tam gadasz? Bierz strzelby do ręki i idziemy dalej, bo tu jeszcze nie koniec imprezy, ja tą grę za dobrze znam. Amunicja do strzelby? Nie, 9 mm. No nie, ja z tego to nie strzelam. Butla z tlenem? O! Dobra, czaję. Nie odżywa, znaczy nie ruszamy, bo to złe. Idziemy dalej. Tu jakieś miejsce dziwne, dzikie. Coś tu śmierdzi fantomem, słuchajcie. A, wyczułem cię, gnoju. Gdzie jesteś? Po co miałbym tam pójść? Sprawdźmy to! Strzelba we dłoń. A że tu, dobra, czyli z dwóch stron możemy tak jakby obejść ten... Ale te wieżyczki są tak creepy czasami, one tak gadają dziwnie, nie za bardzo jeszcze... On tu łazi gdzieś, dobra, trzeba będzie fantoma rozwalić. PSI mamy na poziomie dobrym, więc możemy go strzelić naszą mocą. Tylko wiecie, sprawdźmy dokładnie, co tu jeszcze jest do przeszukania, bo ja nie chcę tu żadnych rzeczy ominąć. Już widzieliście wiele razy, że jak się coś omija, to się 8 odcinków stoi w jednym miejscu i się nic nie robi. Wybiega gdzieś kutafon. Chodź tu. Tu jakaś skrzynia je. Ale to chyba nas nie interesuje jednak. Mamy coś tutaj w tej skrzyni? Nie, my ją przeszukaliśmy już. Więc możemy spokojnie pójść dalej. A to? Jak to rozwalę pistoletem, to co się stanie? Nic. Dobra, to nie. Co to jest? Taśma klejąca. Mogę to strzelić? Ha! Nie, dobra, nieważne. Wzmacniacz elektrostatyczny plus 6 QW5.
Dobra, mam jakiś nowy układ do kombinezonu, ale jakby po co mi on? To jest napęd ARTX, to wiem. Chyba to są. Aha, to są układy psychoskopu, tak jest. Zwiększa obrażenia zadawane przez wyładowania elektrostatyczne. Bier to pan. Czas na skanowanie, ukryte mimy. Załóżmy sobie ten wzmacniacz, bo on może nam się przydać. Na obrażenia, kiedy wiecie, tam. Fu, tak walimy w nich, nie? Działko lepiej też przyłady, dobrze. Ej, ale speniałem, myślałem, że to jest tyfon, nie? No i to jest nasze wyjście, więc możemy chyba sobie stąd spokojnie wyjść i iść z powrotem do Alexa jednakowoż. On był chyba, czekajcie. To było tu i to było tamtędy. Pomyliłem drogi, przepraszam was bardzo. Tam jest ten bosik, więc do bosika nie idziemy. Crew Quarters. To są kwatery pracowników, nie? Co to? Halo! Możecie nie grać, tak? Boję się trochę. Alexiu Office. Ej, tu to się robi trochę creepy. Halo? To jest winda. Winda na most. Jakiś fantom tu jest, ty. Ładuj to i cel pal zaslana. Dostał w pytę. Jaki wariat, ty! Cztery kulki aż na ciebie potrzebne były. No szkoda mi trochę amunicji na takie gówno. Znikaj. Dobra, skończy przecież, zostaw mnie. Strzegawka PSI mi się jedna zwróciła. Od razu sobie ją weźmiemy, żeby wiecie, mieć power na kolejne ataki. Ale to nam wystarczy. Tutaj ok, tutaj też ok. Jakiś kontener, coś tam jest. I pewnie, że jest, kurwa. I tu jest coś dziwnego. Można odhakować to, poziom czwarty, więc tam jest coś konkretnego, słuchajcie. Coś czuję, że to jest Alexiu Office, dokładnie tak. Więc zbieramy na czwarty poziom, ale to jest tyle neuromodów tam, że ja pierniczę. Dobra, słuchajcie, będziemy jak zwykle kombinować w kolejnym odcinku. Ja wam za ten serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że bawiliście się jako tako dobrze. Trochę było walki, trochę było rozkminiania, o co chodzi w grze znowu. Ale najważniejsze jest, myślę, to, że jednakowoż posuwamy się jakoś do przodu i fabuła, gra nie stoi w miejscu. Jeszcze raz wam serdecznie dziękuję i zapraszam do kolejnych odcinki, które jak zwykle są od poniedziałku do piątku, od poniedziałku do czwartku o godzinie 14:00. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to wejdź na grupę na Facebooku. Link do niej masz oczywiście w opisie. A tymczasem trzymaj się, miłego popołudnia, cześć!